Pani marszałek, Wysoka Izbo. Wolne media to okrzyk, to hasło, które połączyło wczoraj tysiące Polaków. Wolne media krzyczeli ci, którzy zebrali się w prawie 100 miastach naszej ojczyzny, by upominać się o tę królową wolności, bo wolność prasy, wolność słowa, wolność wyrażania poglądów jest najważniejszą z wolności, które ustanawia się w prawie pozytywnym. Bez wolności prasy nie ma wolności w ogóle, bo wszystko można ukryć. Można ukryć prawdę i przez to zniewolić jednostki i całe społeczeństwo. O tym wiedzieli ci, którzy uchwalali pierwszą konstytucję, bo gdy w Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie znalazły się gwarancje dla wolności prasy, już w pierwszej poprawce do Konstytucji ustanowiono, iż Kongres nie będzie miał prawa uchwalania ustaw, które ograniczają wolność słowa lub wolność prasy. To było przełomowe wydarzenie. Po raz pierwszy w ustanowionej, uchwalonej konstytucji znalazły się postanowienia chroniące tę wolność. I my w Polsce także w konstytucji, która obowiązuje, ustanowiliśmy wolność prasy i środków społecznego przekazu. Ta wolność dziś została w Sejmie naruszona. Ta wolność została ograniczona. I to jest dzień, który, jak przede mną posłowie wskazywali, przejdzie do historii. Ci, którzy dokonali zamachu na tę najważniejszą z wolności, zostaną wpisani na listę hańby. Ale o tę wolność trzeba walczyć, o tę wolność trzeba się upominać. Upominaliśmy się wczoraj, krzycząc wolne media, będziemy upominać się jutro, pojutrze i do skutku i będziemy pomagać senatorom, aby tę haniebną ustawę zmienić. Zmienić w sposób, który przywróci wolność prasy, wolność słowa w Rzeczypospolitej. Będziemy ich wspierać, ale nie wystarczą tysiące. Naprawdę tych głosów, które będą krzyczały wolne media, muszą być miliony. I o to apeluję. Polacy, przebudźcie się, bo wasza wolność jest zagrożona. Dziękuję bardzo, panie pośle.